Mąż Joanny Krupy dodał nagranie ze szpitala. Jest na oddziale onkologicznym. Mąż Joanny Krupy udostępnił w mediach społecznościowych nagranie z oddziału onkologicznego. Obserwatorzy przesyłają swoje wsparcie i dopytują o jego zdrowie. Odpowiedział. W środę 22 lutego w mediach pojawiły się doniesienia, że Joanna Krupa rozstała się z mężem. Celebrytka nie skomentowała tych informacji. Pojawiły się jednak głosy, że częste podróże jurorki Top Model do Polski mogły negatywnie wpłynąć na ich relacje. Teraz Douglas Nunes opublikował na Instagramie nagranie z oddziału onkologicznego. Zaniepokojeni internauci dopytują o jego zdrowie. Mąż Joanny Krupy na oddziale onkologicznym. Przeszedł szereg badań. Na Instagramie męża Joanny Krupy pojawiło się wideo z oddziału onkologii. Mężczyzna przeszedł tam serię badań. Piątkowe nocne światła na onkologii UCLA bez kolejek. Możesz jeździć na wszystkie przejażdżki tyle razy, ile chcesz, napisał Douglas Nunes na Instagramie. Zaniepokojeni obserwatorzy zaczęli dopytywać o jego stan zdrowia i przesyłać wyrazy wsparcia. Mam nadzieję, że nic poważnego panu nie jest i jest pan zdrowy. Przesyłam pozdrowienia i uściski. Wszystko będzie dobrze. Przesyłam ci mnóstwo miłości i pozytywnej energii. Mam nadzieję, że z tobą w porządku. Na ten ostatni komentarz Nunes Douglas zareagował. Dzięki Jess, nic mi nie będzie, właśnie dzięki temu, odpisał. Swoje wsparcie przekazała także siostra Joanny Krupy, Marta. Joanna Krupa wzięła ślub z amerykańskim przedsiębiorcą w lipcu 2018 roku. Douglas Nunes został jej drugim mężem. W 2019 roku na świat przyszła córka pary, Asha Lee Nunes. Na instagramowym profilu męża Joanny Krupy można znaleźć wiele zdjęć z trzyletnią córką.